10 wyjaśnień magicznych sztuczek. Zniknięcie pociągu. Jedna z teorii głosi, że istnieje specjalna sztywna konstrukcja przypominająca wagon, która zbudowana jest wokół prawdziwego pociągu. Po nałożeniu materiału na wagon, prawdziwy pociąg odjeżdża na szynach, a konstrukcja zostaje podniesiona do góry. Najważniejsze są tutaj mocno świecące reflektory, które mają odwrócić uwagę widzów od odjeżdżającego wagonika oraz jedno i to samo ustawienie kamery. Te czynniki sprawiają, że nie widzimy, jak wagonik odjeżdża. Proste. Igła przechodząca przez balon. Dokładnie nasmaruj wykałaczkę oliwą lub płynem do mycia naczyń. Miejsce, w którym przebija się balon, jest kluczowe, ponieważ ostrze przechodzi przez najmocniejsze punkty balonu, tam gdzie warstwa gumy jest najgrubsza. Te obszary znajdują się na górze i na szyjce balonu. Jeśli mamy specjalny balon do sztuczek magicznych, możemy go przebić gdzie tylko chcemy. Również proste. Magiczna chusteczka. Sztuczka polega na tym, że magik kładzie na stole zwykły kawałek materiału. Po położeniu chusteczki na blacie i jej złożeniu, materiał pomału zaczyna się podnosić, tak jakby pod spodem znajdował się duch lub faktycznie magia. Mag używa kolorowej chusty, w której skrywa się kawałek bardzo cienkiego drutu. Jego jeden koniec jest nieco zgięty, a naciśnięcie go powoduje, że pręt, a tym samym chusteczka unoszą się do góry. Kolorowa chusta odwraca uwagę od szczegółów, dzięki czemu iluzja jest tak prawdziwa. Naprawianie obciętej liny. Mag przecina linę na dwie części, a następnie składa je w jednej ręce, wykonując magiczny ruch drugą ręką. Po chwili pokazuje linę w nienaruszonym stanie. Sekret sztuczki? Otóż także, nawet wy możecie spróbować zrobić ją samodzielnie. Iluzjonista tak naprawdę nie tnie całej liny, lecz w swojej dłoni ukrywa mniejszy kawałek liny. Mag tnie krótszą linę, a później ukrywa ją w zaciśniętej pięści. Banał. Równanie matematyczne na tablicy. Na początku tej sztuczki widzowie widzą dwie małe tablice kredowe. Następnie mag pisze na jednej z tablic równanie matematyczne. Wypisuje dwie cyfry oraz znak dodawania. Zakrywa tablicę drugą i wrzuca do nich kredę. Potrząsa deskami, a po chwili ściąga jedną i odsłania rozwiązane równanie. Na początku sztuczki widzowie widzą dwie takie same tablice. Problem polega na tym, że nie są one identyczne. Pod jedną z nich skrywa się gotowa tabliczka z rozwiązaniem, kiedy magik potrząsa tablicami, po chwili wrzuca do środka kredę, aby odciągnąć naszą uwagę. Sprytne, nie? Przyciskanie monety przez szybę.
Do tej sztuczki Mac używa dwóch identycznych stalowych monet. Jedna z monet jest umieszczona na blacie, zaś druga pozostaje ukryta w dłoni iluzjonisty. Istotnym dodatkiem tej sztuczki jest obrączka z przymocowanym magnesem. Mac trzyma rękę z ukrytą monetą pod szkłem i zakrywa ją drugą ręką, tą z obrączką, która znajduje się nad szkłem. Po chwili kieruje ukryty grosik do miejsca, w którym znajduje się pierwsza moneta. Gdy ręka zostaje uniesiona do góry, moneta z blatu zostaje przyciągnięta do obrączki. Łapanie pocisku zębami. Karabin, który jest używany do tej sztuczki, nie jest prawdziwy. Efekt strzelania jest odtwarzany za pomocą specjalnego mechanizmu ukrytego wewnątrz pistoletu, a podczas ładowania kuli iluzjonista używa tłoka, który na końcu ma zamieszczony malutki magnes. Magnes przyciąga kulę, a Mac ukrywa ją w swojej dłoni aż do momentu oddania strzału. Kiedyś do sztuczki wykorzystywano prawdziwą broń, jednakże asystentka nie trafiała w iluzjonistę, strzelając obok jego głowy, ale po kilku wpadkach i zgonach artystów zrezygnowano z tej praktyki. Przecinanie ręki. Iluzjonista bierze do ręki duży nóż myśliwski i przecina dłoń. Otóż cała magia tkwi w nożu, który ma przesuwane ostrze z półkolistym wycięciem. Gdy nóż znajdzie się przy ręce, fragment ostrza przesuwa się tak, aby nie zranić iluzjonisty. Technologia. Przyciąganie chusteczki dookoła szyi. Szalik jest ciasno zawiązany na szyi magika. Po przyciągnięciu szala, ten nie zaczyna dusić iluzjonisty, lecz wyswobadza się z jego kartku. Oto kolejna sztuczka, którą łatwo wykonasz w swoim domu. Magik po prostu nie zwija szala dookoła swojej szyi, lecz przekłada go nad ramionami, tworząc supełek. Kiedy pociągnie za końce, pętle się luzują, a chusta przechodzi przez szyję. Rzucanie nożami. W jednej z najstarszych sztuczek, jaką zna świat, iluzjonista rzuca ostrymi nożami swoją asystentkę, która jest przywiązana do dużej tarczy. Tak naprawdę iluzjonista nigdy nie rzuca nożami, tylko nimi celuje, a kiedy weźmie zamach, chowa noże w sekretnej kieszeni swojego płaszcza. Noże pojawiają się na tarczy, ponieważ drugi asystent, który jest schowany za kołem, przepycha ostrza w wybrane miejsca. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!